O, to jest w sumie ciekawe. W związku z ciągłym używaniem magii, księżycowe elfy zazwyczaj mają fioletową, niebieską lub szarą skórę. Hej ludki, jestem Dajwa i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ascension. Ruszmy w końcu fabułę do przodu, ponieważ ostatnie dwa odcinki tak naprawdę powinny być jednym, no ale te dialogi po prostu, no nie da się inaczej. One są za dobre. Swoją drogą zastanawia mnie, że ptaki na ścianach tragicznie kojarzą mi się z orłami. Rozumiem, że Eirdan jest członkiem organizacji, ale może to tylko dziki zbieg okoliczności, co ja tam wiem. Po kolei. Sky, bez wątpienia. Miły prezencik ci zrobiła. Tutaj mamy zabawkę Siny, którą nigdy nie widziałam, jak się jej używa, bo to oczywiście wylądowało w naszym inwentarzu. Mamy dość spory inwentarz. Nie wiem, czy aż takiego potrzebujemy. Questy? W ogóle się nie przyjrzeliśmy menu, ale dużych zmian tam nie ma. Główny quest? Prawdopodobnie powinnam odpowiedzieć na wiadomość Wiktora tak szybko, jak to możliwe. Tak, i nie zapomnij wykonywać poboczne zadania, mogą cię tam wynagrodzić jakimiś tam drobiazgami. Tutaj mamy kałamarz i list od Wiktora. Wydaje mi się, że możemy przeczytać ten list w pierwszej kolejności, więc to zrobimy teraz. O, ładne masz pismo. Czytelne. Moja droga przyjaciółko Eido. Słyszałem od naszego wspólnego znajomego Filerna, że sprzymierzyłaś się z bardzo niebezpiecznymi ludźmi. Martwię się o ciebie. Wierzę w twoje zdolności, jednakże równie mocno cenię twoje życie. Proszę, wybacz mi. Jako twój przyjaciel naprawdę się przejmuję twoim bezpieczeństwem. Błagam cię, nie ufaj im, Eida. Co do mnie, obecnie zatrzymałem się w karczmie w Valond, ćwicząc, aby stać się lepszym kowalem. Pamiętasz moją obietnicę? Ciężko pracuję, aby ją spełnić. Mam nadzieję, że ten list dotrze do ciebie bezpiecznie. Proszę, bądź ostrożna. Wiktor. O, przytulaśny człowiek. Zawsze go lubiłam. Myślę, że lubię go szczególnie dlatego, że przypomina mi mojego wieloletniego przyjaciela. Dobra, odpowiadamy na wiadomość. Powinnam szybko odpisać na wiadomość Wika. Co mu napisać? No i tutaj możemy wybierać spośród tych trzech osobowości, które kreujemy u Eidy. Wydaje mi się, że pismo różni się od tego, w zależności od tego, którą z nich wybierzemy. Mam takie przebłyski w pamięci. Możemy mieszać to ze sobą i ja osobiście bardzo bym chciała pójść Goodwill. Ale w sumie jestem ciekawa, jak brzmi taka standardowa wersja odpowiedzi Eidy. Vic! Otrzymałam twoją wiadomość. Twoje pismo jest takie czytelne. Jestem zaskoczona. A więc słyszałeś o tych typach, ha? Nie przejmuj się. Potrafię o siebie zadbać. Śpię ze sztyletami pod poduszką. No i rzucam im te naprawdę przerażające spojrzenia, więc tak jakby się mnie boją. Chociaż to mogą być też srebrne włosy. Nie jestem pewna. Pisałeś coś o nowych sztyletach? Wiesz, że dalej używam tych, które naprawiłeś? Są do mnie idealnie dopasowane. Bardzo lekkie i niezwykle ostre jednocześnie. Te rękojeści są takie wygodne. W każdym razie nie mogę się doczekać, aby zobaczyć nowe. No już, leć do pracy. Narka! Chcę jeszcze zobaczyć Good Luck. A nie, pismo jest takie samo. W swojej wiadomości wspominałeś coś, że jesteś w Valond. Mam nadzieję, że twój trening przebiega gładko. Miło słyszeć, że jesteś wciąż gotowy do nauki nowych rzeczy, pomimo tego, że już jesteś bardzo dobry w swojej pracy. Mam nadzieję, że więcej od ciebie usłyszę. Nie chcę mi się tłumaczyć tego love, bo to nie jest tłumaczone dosłownie. To jest zwrot, którego ogólnie używają do siebie znajomi, przyjaciele, a nie tak, że kocham cię i tak dalej, nie? Dobra, ale wracamy do Kuning
I wysyłamy. Skończone. Członek orłów powinien dostarczyć tę wiadomość Wiktorowi. Mam nadzieję, że go nie wystraszą. Akurat mi się wydaje, że to nie jest typ człowieka, który by się przestraszył. Chcę mój oręż. Kuferek poproszę. Zander, jakie ty masz piękne pismo. Mamona! Super! 15 golda! Ada, czyżbyś ukradła moje książki na temat pewnej magii, której nie popierasz? To były tylko badania. P.S. Kocham cię. Tak, 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 skarbie. Przezorny zawsze ubezpieczony. Ale patrzcie, jaki zostawił mi kwiatka. Czuję się dopieszczona, dziękuję. Adeshian Flame, płomień Adeshi, młoda kapłanka, napisana przez Catherine Lighton. Autorki Jęków Kalejków? Opowieść o prawdziwej miłości. Pasja, pożądanie Adeshia. Oj, Ada! Dobra, przyjrzyjmy się, co tu mamy. Mój stary dziennik! Nie mam już w ogóle czasu, żeby w nim cokolwiek zapisywać. Tak, to jest to, o czym mówiłam w poprzednim odcinku. Mamy tutaj przecudne streszczenie tego, co się działo w poprzednich rozdziałach. Pisane ręką Ady. Ta opisuje tutaj... A, serduszka! Opisuje tutaj, jak poznała wszystkich, co się z nią działo. Jakim miała odczucia wobec nich, w zależności oczywiście od naszych wyborów. Kogo romansujemy i tak dalej. Jak Ada się czuła ze swoimi uczuciami. Awu! Nie! Ja to będę czytać! I ogólnie po tym, jak przeczytałam pamiętnik Ady, ja sama zaczęłam pisać pamiętnik w tym stylu i... Ogólnie Ada miała bardzo duży wpływ na to, jak się zachowywałam przez pewien czas. Na pewno ta gra sprawiła, że w moim umyśle zrobiło się takie boom. Dobra, ale dziennik przyjrzymy sobie kiedy indziej. Prawdopodobnie powinnam gdzieś schować tę książkę. Nikt nie może się dowiedzieć, że czytam tandetne romanse. Boże, to jest takie relatable. Ada, dlaczego ja tak bardzo czuję twoją postać w moim serduszku, w moim własnym? To dopiero praktyczne i przyjemne do czytania. Różne typy ostrzy, po prostu CS mi się od razu kojarzy, jak na to patrzę. I mini poradnik, jak walczyć z facetem. Dobra, panie, uczymy się. Oczy. Oczy są jednym z najsłabszych punktów naszego ciała. Za uszami słaby punkt. Nos. Nos to dobry punkt ofensywny. Uderzenie w nos sprawi, że przeciwnikowi zaczną łzawić oczy. Co sprawi, że będą mieli zamazaną wizję. Pachy. Słaby punkt. Pacnięcie w to miejsce odsunie od nas atak. Żołądek. Słaby punkt. Mały palec u ręki. Słaby punkt. Męskie genitalia. Słaby punkt. Kneecaps to jest rzepka? Tak, rzepka. Słaby punkt. Stopy. Słaby punkt. Zwłaszcza jeśli nosisz obcasy. Obcasy to jest najlepszy przyjaciel kobiety, jeśli chodzi o obronę, zaraz po ciężkiej torebce. Dobra, idziemy do kibla. Nie zgubimy się tak jak Jace. Tak, dobrze pamiętałam, że to jest hajs. I do... Great Room, to coś w stylu holu? Ślicznie jest. Panoido. Dlaczego on po mnie powtórzył? Na siwą brodę dawnego króla! Co ty robisz w moim pokoju? Przynoszę pilną wiadomość od szefa, Panoido. Chodzi o twojego przyjaciela kowala w Valont. Wiktor? Co mu się stało? Zaginął. Szef obserwował twoich przyjaciół w Valont. Na wypadek, gdyby król Kael czegoś próbował. I twojego przyjaciela ostatnio widziano 2 tygodnie temu. Co? Dlaczego nie poinformowano mnie wcześniej?
Chcieliśmy się upewnić, że naprawdę zaginął, zanim byśmy cię poinformowali. Cholera! Masz jakiś pomysł, gdzie mógłby być? Ja... Co? Nie jestem pewny. Ada? Mój przyjaciel zaginął i nie zostałam poinformowana! Po prostu upewniałem się, że naprawdę zaginął. Nie chciałam, abyś się denerwowała bez powodu. Bez powodu?! Powinieneś mi był to przekazać w dokładnym momencie jego zaginięcia! Co jeszcze przede mną ukrywasz? 8 miesięcy! 8 jebanych miesięcy i ani słowa zarówno o KL-u, jak i o bramach! Wiedziałam, że to za piękne, aby było prawdziwe. Ada, czy możesz się proszę uspokoić? Nie, nie mogę się uspokoić! Gdzie ostatnio go widziano? Sądzimy, że jest przetrzymywany w lochach w zamku Northcliffe. Obudź wszystkich! Ruszamy do Northcliffe. Najwyższy czas, żeby między mną a KL-em doszło do jakże oczekiwanego rodzinnego zjednoczenia. Ada... Co? Uspokój się i zejdź do wielkiej sali, kiedy będziesz gotowa. Mam gotowy plan, jeśli tylko zechcesz go wysłuchać. Jeśli twoje zdolności planowania są tak dobre, jak zdolności w zbieraniu informacji, to chyba wolałabym się tam wybrać nago. Mi pasuje. Wynoś się! Jedno jej trzeba przyznać. Pomiatać ludźmi umie. W iście królewski sposób. Lecimy! Ada! Tak strasznie mi przykro. Jesteście ze sobą blisko? Tak. On i Filern uratowali mi życie. Wiele mu zawdzięczam. Musimy go uratować, Till. Filern? Jesteś pewna, że ta informacja jest prawidłowa? Czy wszyscy już tu są? Tak. Mów. Zamek jest bardzo pilnie strzeżony. Teraz, gdy nie ma zakonu rycerzy, Srebrny Zakon przejął inicjatywę i strzeże zarówno miasta, jak i zamku. Wiesz, jacy są szlachetni, Ada, więc powinnaś zdawać sobie sprawę, że nie ma opcji, abyś tam wśliznąć bez bycia zauważonym. Więc co? Dywersja? To możliwe. Ale bardzo szybko zorientują się, że są wywodzeni w pole i... I tylko i wyłącznie narazimy drużynę dywersyjną na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Więc? Więc... Twierdzę, że najlepszą opcją jest wejść do zamku frontowymi drzwiami. Jasne! Powinnam po drodze kupić czekoladki i kwiaty? Wiesz, taki standardowy, grzecznościowy pakiet, kiedy odwiedza się kogoś po raz pierwszy. W następnym tygodniu na zamku odbędzie się bal dla rodzin królewskich i szlachetnych. Jestem przekonany, że Srebrny Zakon dołączy jako sprzymierzeńcy nowego króla. A więc... Masz duże szanse, aby się wmieszać w tłum, Ada. Więc chcesz, żebym się udała na... bal! Pełen szlachetnych! Tak, szlachetni mają wysoką pozycję społeczną w Northcliffe. Chciałbym również, abyś wzięła ze sobą Cola. Bardzo dobrze radzi sobie z odnajdywaniem drogi w ciemnościach i szybko usłyszy zbliżające się niebezpieczeństwo. Z całym szacunkiem, Diego, jesteś jeszcze głupszy niż wyglądasz, jeśli uważasz, że pozwolę jej pójść tam samej z członkiem waszej organizacji. Nie mam czasu na twoje emocjonalne rozterki, Magu. Im bardziej próbujesz ją spętać swoimi uczuciami i zmartwieniami, w tym większym znajduje się niebezpieczeństwie. Jest szlachetną i zawsze nią będzie. Ale nie będzie w stanie wykonać swojego zadania poprawnie, jeśli ciągle będzie nad nią stał ktoś bezustannie spowalniający ją swoją nadopiekuńczością. Jesteś niezwykle samolubny ze swoją miłością, Magu. Sugerowałbym trzymać ją na wodzy. Ej! Przestańcie decydować za mnie! Popłynę! Diego ma rację. Im więcej ludzi do nas dołączy, tym więcej niechcianej uwagi będziemy do siebie przyciągać. Jest tylko jeden problem. Moje oczy. Zorientują się, że coś jest nie tak w momencie, kiedy tylko w nie spojrzą. Nie są czerwone jak u reszty Srebrnego Zakonu. Więc z nikim nie rozmawiaj. I jeśli nie będzie już absolutnie innego wyjścia, patrz na swoje stopy. Nie ośmielą się podważyć twojej obecności.
Nie martw się, jeśli Kol wyczuje zagrożenie, od razu cię wyprowadzi. Kapitanie? Nie musisz się powtarzać, ślicznotko. Już szykuję księżniczkę do żeglugi. Ada, powinnaś już ruszać na statek. Nie wolno ci się spóźnić na bal. Cia. Słusznie. Ada? Przysięgam na Ianę, jeśli coś ci się stanie. Hej! To nie tak, że lubię się okaleczać. Dowody sugerują co innego. Obiecuję, że będę tak ostrożna, jak tylko się da. Okej? Po prostu zostań w jednym kawałku. Nie chciałbym musieć cię sklejać nekromancją. To naprawdę okropny widok. Wiesz, że nie znoszę żartów o nekromancji. A ja nie znoszę widzieć co 2 minuty, jak umierasz. Już dawno powinieneś był się przyzwyczaić. Nigdy. Nie dąsaj się. Uwielbiam twój uśmiech. Nie próbuj flirtować. Ja uwielbiam twoje życie. Coraz lepiej się odgryzasz, Xander. O nie! Gra słowna! Tego się nie da! To jest tak uroczy dialog, a tego się nie da! O, to było dobre! Po prostu idź. O, żadnego buziaka na dowidzenia? Dostaniesz na przywitanie, jak wrócisz. Pomyśl o tym jako o zachęcie. Nie mam mowy, że będę siedzieć i czekać zamiast działać. Zajmę się układaniem zapasowych planów, w razie gdyby coś poszło tragicznie nie tak. Dodatkowa ostrożność jeszcze nikogo nie zabiła. Aidan, potrzebne mi plany zamku Northleaf. Już przynoszę. Będę na panienkę czekać w dokach, panno Aido. Niektórzy mówią, że kalejcy potrafią przejrzeć twoją duszę, kiedy się na ciebie patrzą. Fajnie. Jak na moje, możesz być najmilszym człowiekiem świata, ale jeśli dotkniesz czegokolwiek na moim statku, to resztę drogi do Valond będziesz musiał przebyć w pław. Mój statek, moje zasady. Zrozumiane, Orle? Tak jest. Kocham nastawienie tego człowieka, naprawdę. Da! Wszystko gotowe do drogi, cukiereczku. Jeszcze tylko obudzić załogę. Będzie ci przeszkadzać, jeśli zabierzemy tych nieszczęśników ze sobą do Valond? Ich statek ma opóźnienie. I najwyraźniej również zmierzają do Valond. Panno Aido? Diego nie płynie z nami? Nie, ale ja mam wszystko, czego potrzebujemy. Włącznie z twoim strojem. Na statku. Tak samo jak zaproszenie na bal. Przyjdź ze mną spotkać, kiedy już się zadomowisz. Musimy popracować nad naszą przykrywką. To powinno być interesujące. Wszystko gotowe, kapitanie. Gotowi do żeglugi. Dobrze. Szykuj załogę. Odpływamy za 5 minut. Cześć! A więc dalej szukasz kłopotów. Hej, to kłopoty szukają mnie. Bagaże są w twoim pokoju. Jeśli chcesz czegoś jeszcze, to sobie daruj. Prawdopodobnie tego nie dostaniesz. Czy ktoś ci kiedyś powiedział, jak łatwo jest cię polubić? Nie. Cia. Tak właśnie myślałam. O, i mamy dni żeglugi. Okej. To jest już ta część gry, której nie pamięta. O, jaka fajna muzyka. Serio. Podobnie jak z drugim rozdziałem Ascension, od pewnego momentu nie wiem o grze absolutnie nic. Z trzecim rozdziałem ten moment zaczyna się tutaj. Pozwólcie, że zapiszę grę. Metodą dedukcji stwierdzam, że ta gwiazdka się zapali w momencie, kiedy pójdziemy do kajuty Aidy się przygotować, ale może mogę go zaczepić? Panno Aido, powinniśmy zacząć pracować nad naszą historią w momencie, kiedy przymierzysz suknię na bal. Za chwilę, Kol, tu jest tona ludzi, z którymi można pogadać. Wydaje mi się, że jest jakaś konkretna kolejność, w której mogę z nimi pogadać. Więcej króliczych ludzi! Witaj! Przepraszam, witaj! Do mnie mówisz? Tak! Do ciebie, moja miła szlachetna. Jestem uczonym z
Zaczyna się. Chcesz wywiadu? Autografu? Czego? Nie, 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 źle mnie zrozumiałaś. Jestem uczonym staran i nigdy w życiu nie byłem w Valont. Chciałam tylko zapytać, czy wiesz, jak długo zajmuje żegluga? O, myślałam, że zamierzasz mnie wypytywać moją rasę. Wy, uczeni, zazwyczaj zadajecie mi bardzo dużo pytań. Cóż, myślę, że podróż zajmie nie więcej jak 4 dni. Ach, no tak. Moi koledzy po fachu są bardzo ciekawscy, prawda? Cóż, nie obawiaj się, moja miła. Ja jestem zainteresowany tylko historią i zwyczajami Litów. Informacje o innych rasach są mi zbędne. Świetnie, bo nie bardzo mam... Nazywam się Run. W języku Litów to znaczy oczytany. Ogromnie miło mi cię poznać. Skąd jesteś? Pogoda jest wspaniała, nie uważasz? Ja nawet nie... rześka bryza. Przypomina mi o narodzinach mojej córeczki. To była piękna noc, taka jak ta. W zasadzie trochę się... powinna się upoznać. Żyje w Taran. Taka urocza, bystra dziewczynka. Nic tylko by się szczypało ją w policzki. Naprawdę, tak bardzo chciałbym spędzać z nią więcej czasu. Bycie podróżującym uczonym jest wspaniałe, ale czasem naprawdę tęsknię za moją rodziną. A... prawdopodobnie powinnam... A ty masz rodzinę? A może też jesteś uczoną? Ja? Co? Nie! Jak cudownie poznać koleżankę po fachu! Na jaki temat prowadzisz badania? Jak zabić naprawdę irytującą osobę w 5 krokach? Naprawdę? To brzmi bardzo interesująco! Powinnaś mi powiedzieć więcej na ten wróżbiarka! Ciekawe, co powie o mojej przyszłości! Może mówi zagadkami? Kocham zagadki? Boże, jakie to było cudowne stworzenie! Naprawdę tęsknię za moją małą dziewczynką. Moi drodzy, jestem bardzo ciekawa, ilu z was domyśliło się, kim jest ta jakże barwna postać. Lecimy dalej! Chwila, czy ja cię przypadkiem nie znam? Anisa! Córka Kowala! A, szlachetna, która chciała kupić pelerynę. Świetna pamięć. Szlachetni nie są moimi stałymi klientami. Czy udało ci się w końcu znaleźć orły? Pamiętam, że o nich pytałaś. W pewnym sensie. Domyślam się, że nie poszło tak, jak się spodziewałaś. Długa historia. Więc co tam u Kowala? O, ma się dobrze. Znalazł sobie dobrego ucznia. Z tego, co słyszałam, bardzo utalentowanego. Kują w dzień i w nocy. Muszą tworzyć mnóstwo broni, bo podwajają straże w Valont. Bardzo się cieszę, że ma kogoś do pomocy. Wykucie takiej ilości oręża w tak krótkim czasie byłoby niemożliwe. Chwila. Podwojone straże? Tak. Z rozkazu króla. Młody król robi wszystko, co w jego mocy, aby wychwycić kryminalistów i postawić ich przed sądem. Na początku byłam sceptyczna, no bo wiesz, jest młody. Ale okazuje się być bardzo dobrym władcą. Valont jest obecnie w świetnym stanie. Czystsze ulice. No i jakoś tak wydaje mi się, że Srebrny Zakon też się bardzo mocno stara. Ekonomicznie też nie ma na co narzekać. Cia, jasne. Niech żyje król. Więc... co tutaj robisz? O, za tydzień będzie wielki bal w Valont. I potrzebowałam pomocy z szyciem kobiecych strojów na tę okazję. Więc skontaktowałam się z moją przyjaciółką mieszkającą tutaj, aby mi pomogła. A, powinnaś była widzieć te suknie. Prześliczne. Widziałaś, że z Aildis jest najlepszy jedwab w całej Aruni? Hej, Anisa. Muszę cię prosić o przysługę. Proszę, nie wspominaj nikomu o mojej przyszłości ani o tym, że mnie znasz. Wiesz tylko, że na tym statku mogła być jakaś szlachetna dama, czy coś w tym stylu. Co? Zamierzasz się wpakować w kłopoty, prawda? Niekoniecznie. Nie, stanowczo nie! Jeśli w coś się wpakujesz, to jest tylko i wyłącznie twój problem. Mam dzieci! Rodzinę!
Kiedy widzisz kolorowe opcje, to znaczy, że potrzebujesz konkretnej ilości punktów w danej umiejętności, aby operacja została zakończona sukcesem. Na przykład, potrzebujesz przynajmniej 10 punktów nabitych na sprycie, jeśli chcesz, aby udało ci się kłamać. Nie jestem pewna, czy to jest 10 punktów, ale... będę udawać, że tak. A bądź ostrożna z odpowiadaniem na dyplomatyczne pytania, mogą ci przysporzyć reputacji, która ci się nie podoba. Ja wiem, jaką chcę mieć reputację i póki co nic mnie nie odwodzi od mojej ścieżki. Możemy być peacemaker, czyli coś w stylu takiego wysłannika pokoju. Możemy być spryciulą i możemy być bezlitosną. No cóż, standard. Swoją drogą, zobaczmy, jak się ma nasze drzewko relacji. A, to serduszko Zendara wygląda tak fajnie. O, i ciekawa informacja. Będziemy mogli odblokować konkretne questy, jeśli będziemy utrzymywać dobre relacje z postaciami. To zapewne tyczy się wątków romansowych, tak jak tak mam być szczera. Dobra, wybacz Anisa, muszę cię okłamać. Ten dźwięk! Anisa, spójrz. Tak w zasadzie jestem członkinią Srebrnego Zakonu. Jestem obecnie pod przykrywką na misji. Mam zdjąć lidera orłów. Nikt nie może wiedzieć o mojej prawdziwej tożsamości. Dlatego proszę cię, abyś skłamała w mojej sprawie. Obiecuję, że kiedy skończę, wszystko ci wynagrodzę. O, rany! Na dawnych królów! To faktycznie ma sens. Okej, masz moje słowo, milady. Czuję się zaszczycona, że jestem częścią twojej misji. Twój sekret jest ze mną bezpieczny. Niech dawni królowie strzegą naszego młodego króla Kaela. Niech żyje król. Mam nadzieję, że mój bagaż jest bezpieczny. I uważam, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek, ponieważ tych dialogów na statku jeszcze trochę będzie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam wrażenie, że w tym rozdziale jakoś póki co średnio udaje mi się urywać odcinki w jakichś takich bardziej odpowiednich momentach, że się tak wyrażę, bardziej w moim stylu. Ale kto wie, może jeszcze się wyrobię. W każdym bądź razie jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!